Roma Ligocka, dziewczynka w czerwonym płaszczyku, czyta Maja Ostaszewska. Ocalałeś nie po to, aby żyć. Masz mało czasu. Trzeba dać świadectwo. Zbigniew Herbert, przesłanie pana Kogito. W Nicei na lazurowym wybrzeżu hotel Negresco wznosi się ponad promenadę Anglais jak olbrzymi biały statek. Hotelowi boje w barwnych uniformach biegają po schodach pokrytych purpurowym dywanem. Białe markizy kołyszą się delikatnie w porannym wietrze. Morze połyskuje niemal nadnaturalnym błękitem. Idę przez olbrzymi hol z lśniącą marmurową posadzką. Mijam wielkie wazy wypełnione kwiatami I idę wprost do pokoju śniadaniowego Jest to okrągłe pomieszczenie W całości utrzymane w różowo-brązowej tonacji Sprawia wrażenie starej bidermajerowskiej karuzeli W której konie kręcą się w koło W takt Katarynki grającej łagodne walce Scenerię oświetla mnóstwo maleńkich żarówek Obrazy na ścianach przedstawiają pogodne pejzaże W ciepłych, pastelowych barwach Pośrodku sali stoi wielka lalka ubrana w biedermajerowskim stylu. Ma długie loki. Nieustannie porusza ustami, rozciągając je w uśmiechu. W oknach wiszą ciężkie, aksamitne kotary. Żaluzje opuszczono do połowy. Promienie słońca malują złote paski na podłodze i na stołach. Kelnerki podobne są do owej lalki. Mają na sobie takie same bidermajerowskie suknie z wystającymi spod nich koronkowymi, długimi pantalonami. I tylko ich uśmiech jest prawdziwy, choć nieco zmęczony. Z zapałem biegają tam i z powrotem. Pachnie czekoladą i truskawkami, kawą i perfumami. Siadam przy jednym z nakrytych stołów. Stojący po środku okrągły bufet śniadaniowy wygląda jak dzieło sztuki. I wprawia mnie natychmiast w euforyczny nastrój. Owoce we wszystkich kolorach świata: ananasy, truskawki, kawałki melonów: żółte, czerwone, zielone, szynka ułożona artystycznie w kształt rozety połyskuje delikatnym różem. Cieniutko pokrojony łosoś uformowany tak, by przypominał gwiazdę. Maleńkie jajka przepiórek ozdobione kleksami kawioru. Ptifiurki podobne do klejnotów, które chętnie nosiłoby się na szyi. Niewielkie, błyszczące bułeczki z rodzynkami, świeży sok z pomarańczy spływający kaskadą po kawałkach lodu, konfitury w najróżniejszych barwach, płynny miód, złocisto-żółte kulki masła, a w dodatku ten zapach czekolady i truskawek. Zamykam oczy i pozwalam promieniom słońca igrać na mych rzęsach jak złoty kurz czuję się w tym miejscu dziwnie obco i jestem beztrosko szczęśliwa nie przyznaję się jednak nawet sama przed sobą do mego szczęścia bo jestem starą, przesądną Żydówką myślę o czekającej mnie plaży z wielkim, zielonym leżakiem o koktajlach, które zaraz poda mi garçon, podczas gdy słońce grzać będzie moją skórę a ja wchłaniać będę błękit nieba i morski zapach soli Równocześnie się w nich roztapiając. W południe zjem saladń słaz, a do tego wypiję kieliszek Proseko. A poza tym widziała mu Soni rykiel tę przepiękną torebkę. Przy sąsiednim stole siada elegancka para z małą dziewczynką w marynarskim ubranku. Dziewczynka zatrzymuje się przy lalce i przygląda się jej przez dłuższą chwilę, a dopiero potem dołącza do rodziców. Mama postawiła przed nią wielki puchar truskawek. Dziecko jednak nie je. Wsadziło do pucharu łyżeczkę i porusza nią zatopione w swych myślach patrząc przez cały czas na lalkę, która swymi drewnianymi wargami obdarowuje je co chwila drewnianym uśmiechem. Mała dziewczynka ma ciemne loki i wielkie brązowe oczy w ciemnej oprawie. Ma jakieś pięć lat i wydaje się kruchą istotką. Nie zwraca na mnie uwagi. Robi mi się słabo. Mam wrażenie, że siedzę w innym życiu i w innym czasie naprzeciwko siebie samej. Patrzę na tę małą dziewczynkę, którą kiedyś byłam, na tę dziewczynkę, którą mogłam być. Wiem, że ona ma wszystko, czego ja nigdy nie miałam, a mieć powinnam. Ma szczęśliwe, bezpieczne dzieciństwo, piękny dom z ogrodem, truskawki, czekoladę oraz zabawki, rodziców, którzy ją kochają i mają dość pieniędzy, by fundować swojej córeczce podróże, lekcje gry na fortepianie i przyjęcia urodzinowe. Życie tej małej dziewczynki przebiega przed moimi oczami, jak kolorowy film. To mogło być moje życie. Ale ja zostałam oszukana przez los. Nie jestem zazdrosna. Czuję tylko ówkujący ból, podobny do starej, otwartej rany. Ta mała dziewczynka ma prawo tu być, w tym bezpiecznym, cudownym świecie, w którym ja jestem tylko przejazdem, jako gość. Boję się? Czyż nikt nie widzi, że w istocie jestem biedna i tylko tak się przebrałam? Że ja w gruncie rzeczy wcale nie mam prawa tu być. Zaraz ktoś mnie zadenuncjuje, zedrą ze mnie ubrani i wypędzą na śnieg. Drże, bo nagle zrobiło mi się przerażająco zimno. Niezauważalnie czepiam się kurczowo miękkiego obicia krzesła. Kręci mi się w głowie. Małe żarówki zaczynają mrugać. Muzyka Katarynki staje się coraz głośniejsza, jest coraz szybsza i szybsza. Mam wrażenie, że kręci się wraz ze mną, że mnie wciąga w swój rytm, w otchłań wspomnień, w głąb czarnej dziury z powrotem do getta. W getcie jest zawsze zimno, lodowato zimno, i to zarówno w domu, jak i na dworze. W mieszkaniu jest tylko jeden piec kuchenny dla wszystkich, a węgla ciągle brakuje. Na ulicach leży śnieg. W getcie nie ma lata, w ogóle nie ma tu pór roku i słońce też tu nie świeci. Wszystko jest zawsze ciemne i szare. Getto ma cztery wielkie bramy. Przez te bramy nie wolno nam przechodzić to jest surowo wzbronione. Główną ulicą jeździ tramwaj numer 3. Do tego tramwaju nie wolno nam wsiadać. To jest też surowo wzbronione. Dlatego ten tramwaj wcale się u nas w Getcie nie zatrzymuje, tylko po prostu tędy przejeżdża. Siedzący w nim ludzie, milcząc, wyglądają przez zamarznięte szyby i przypatrują się nam. Raz jakiś chłopiec rzucił nam z okna pod nogi kilka bochenków chleba. Stoimy na ulicy i marzniemy. Jest nas bardzo, bardzo dużo. Wszędzie jest mnóstwo ludzi. Jedni mają wielkie psy, noszą broń i pilnują. Według własnych zachcianek strzelają do innych, mogą też strzelić do mnie. Tymi innymi jesteśmy my, Żydzi. Musimy czekać, ciągle czekać. Ci z bronią mają złote guziki i czarne błyszczące buty, które skrzypią na śniegu, kiedy maszerują. Najczęściej jednak tak strasznie wrzeszczą, że tego skrzypienia wcale nie słychać. Oni wrzeszczą, a my jesteśmy posłuszni. Ten, kto ich nie słucha, zostaje zabity. Wiem o tym dobrze, choć jestem jeszcze bardzo mała, tak mała, że tym mężczyznom w błyszczących butach sięgam mniej więcej do kolan. Kiedy jeden z nich stoi koło mnie i słyszę z bliska trzeszczenie jego oficerek, a tuż obok mojej głowy dyszy psia morda z ostrymi zębami, mam nawet wrażenie, że jestem jeszcze mniejsza niż zwykle. W takich razach próbuję stać się niewidzialna. Czasem nawet mi się to udaje, a wtedy rozpuszczam się i zlewam w jedno z lodowatym wiatrem, z wrzaskiem i z zimną, drobną dłonią mojej babci. Trzyma mnie mocno, ale mnie z nią wcale nie ma. Dawno już opuściłam moje ciało. Babcia jest zawsze. Kiedy kończy się czekanie, prowadzi mnie z powrotem do kuchni i zdejmuje ze mnie mój czerwony płaszczyk. To jest przepiękny płaszczyk z kapturem z czerwonej, miękkiej wełny. Sama mi go uszyła. Babcia rozgrzewa drobnymi, zimnymi dłońmi moje stopy, których już od dawna nie czuję. Sadza mnie na stole i miesza w stojącym na piecu garnku. Potem wraca z miską, w której pływa parująca bryja z małymi grudkami. Chce mnie nakarmić. Odwracam głowę. Bryja jest ohydna, grudki są obrzydliwe. Nie chcę tego jeść, jest mi niedobrze. Ludzie klną. Parna kuchnia pełna jest obcych, głośnych ludzi, pocących się, śmierdzących ciał. Jakiś mężczyzna wyrywa babci miskę z ręki i jednym hałstem wypija zupę. Babcia nie odzywa się ani słowem. Siada przy maszynie do szycia i zaczyna terkotać. Jestem zadowolona z tego, że ten pan zjadł to ohydne świństwo. Teraz na szczęście już nic dla mnie nie zostało. W pewnym momencie wraca do domu moja mama. Na dworze jest już ciemno. Leżę w małym, zakratowanym łóżeczku. Nie mogę spać, bo wszędzie są ci obcy ludzie. Pociągają nosami, wzdychają, klną, przeklinają, szurają, mlaskają i płaczą. Moja zmęczona mama przytula mnie do siebie. Jej miękkie, brązowe włosy nie pachną jak zwykle kwiatami, lecz wydają jakąś obcą i ostrą woń. — Dziwnie pachniesz — mówię. Mama uśmiecha się, a ja wiem, że jest smutna. Ona jest zawsze smutna. — To tylko środek odkażający — mówi. — Co to jest? — pytam. Nie odpowiada mi. Zamiast tego wyciąga z podłóżka walizkę, wyjmuje z niej malutką buteleczkę i otwiera ją ostrożnie. Wylewa z niej kropelkę na przegub swej dłoni i rozciera ją w skupieniu. Potem zakręca buteleczkę, chowa ją z powrotem do walizki i wyjmuje mnie z łóżeczka. Lepiej? pyta. Teraz znów pachnie kwiatami. Tosia, mówi jakiś ciemny głos Wróciłem. To mój tata. Wchodzi do pokoju, podnosi mnie wysoko, całuje ma czarne oczy, tak jak ja. Obejmuje mamę. Ładnie pachniesz, mówi. Przyniosłem kartofle. Idą do kuchni do tych innych ludzi. Słyszę ich głosy, ale mogę zrozumieć tylko urywki zdań, bo tam jest zawsze bardzo głośno. Czuję jednak, że rozmawiają o mnie. Te oczy, mówi mama. Gdyby tylko miała niebieskie oczy jak Irena. W dodatku te ciemne włosy odzywa się jakiś obcy kobiecy głos. Taka, jaka jest, nie przeżyje. Ale może da się coś zrobić. Trucizna? pyta mama z przerażeniem. Nie ma mowy. głośno krzyczy tata. Głuchy huk powoduje, że podskakuje. Chyba uderzył pięścią w stół. Robi tak czasem, gdy jest bardzo zły. Pewnie jest wściekły na mnie, bo, bo nie jestem taka, jaka powinnam być. Jestem nieudana. Na zewnątrz, na ulicy padają strzały, wśród nocy słychać krzyk. Głosy w kuchni milkną, powoli jednak znów zaczynają rozmawiać, a ja w końcu zasypiam. Na ulicy leżą walizki, torby, tobołki, przewrócony wózek dziecięcy. Dlaczego nikt tego nie podnosi? Babcia ciągnie mnie dalej. Wciąż pada śnieg. Znów stoimy na ulicy i czekamy. Każdego dnia tu stoimy, każdy dzień jest taki sam, każda noc jest taka sama. W getcie nie ma snu, nie ma zmierzchu i nie ma świtu. Są tylko oficerki, które wchodzą po schodach, psy, które szczekają, mężczyźni, którzy wrzeszczą. Drzwi, które zostają gwałtownie otwarte, ludzie, którzy krzyczą, błagają, proszą, klną i przeklinają. Światło nigdy tu naprawdę nie gaśnie i nigdy nie jest tu spokojnie. I każdego dnia, każdej nocy przybywają do nas obcy ludzie, ciągle nowi, coraz ich więcej. Wszyscy mówią, cisną się, rozpychają i dotykają mnie. Nieustannie jestem otoczona ludzkim tłumem na zewnątrz, na wąskich uliczkach. W domu, w brudnej, ciasnej kuchni, gdzie kobiety gotują i kłusą się o miejsce przy piecu. I w dużym, ciemnym pokoju, w którym babcia siedzi najspokojniej w świecie przy maszynie i szyje. W którym stoi też moje łóżeczko i który dzielimy z obcymi. W każdym rogu pokoju mieszka inna rodzina. Nie ma łazienki, wszyscy używają ciągle zatkanej toalety na klatce schodowej. Za każdym razem od tego smrodu robi mi się niedobrze. A mimo to nigdy nie pozwalam babci chodzić tam samej. Boję się, że mogłaby już stamtąd nie wrócić. Ciągle drże zimna. Bez przerwy jestem chora, mam gorączkę, a mimo to muszę z innymi czekać na tym mrozie. Owijają mi szyję chustą nasączoną jakimś śmierdzącym płynem, który nazywa się spirytus. Kładą mnie na łóżku, rozbierają. Trzymają małe, okrągłe szklaneczki nad świecą, dopóki się nie rozgrzeją i przykładają je mocno do moich gołych pleców. Babcia próbuje mnie uspokoić. To są bańki, szepcze mi do ucha. Dzięki temu będziesz znów zdrowa. Ale ja w to nie wierzę. Za każdym razem wpadam w panikę, bronię się, płaczę. Zdejmowane z pleców bańki wydają obrzydliwy, mlaszczący odgłos. Boję się ich, a jeszcze bardziej boję się tych obcych ludzi, którzy swymi wilgotnymi, zimnymi dłońmi dotykają całego mojego ciała. Zresztą od tych baniek kaszel też mi wcale nie przechodzi. Ona jest taka słaba, mówi mama smutno. Tata wraca do domu bardzo z siebie dumny. Wyciąga z płaszcza małą buteleczkę i wciska ją mamie do ręki. Trans wątroby. Mówi zadowolony, żeby moja mała dziewuszka znów była zdrowa. Mama rzuca mu się na szyję, obcy ludzie przychylnie kiwają głowami. Nieufnie przyglądam się mamie, gdy wyciąga korek z butelki, przynosi łyżeczkę i wylewa na nią z butelki żółty, tłusty, lepki płyn. Chce mi wetknąć łyżeczkę do buzi, ale ja jestem szybsza, uciekam jej i chowam się pośpiesznie za babcie. Roma! Mówi mama surowo. Rzadko jej głos bywa aż tak groźny. Inni ludzie też to czują, próbują mnie przekonać. Musisz to połknąć, mówią. Musisz być posłuszna swojej mamie. Wciskam głowę w spódnicę babci. Mama nie będzie mogła mnie tu znaleźć i zmusić, bym połknęła tę żółtą maś. Chodź tu, Roma, kusi. Chodź, dziecko, proszę cię. Mimo łagodnego tonu słyszę w jej głosie złość. Lepiej, żebym została tam, gdzie jestem. Chodź tu natychmiast! Krzyczy moja mama: Połknij to, to jest płynne złoto! Próbuje mnie złapać. Pierwszy raz w życiu czuję przed nią strach. Babcia jej się nie boi. Nie rusza się z miejsca, jej plecy są jak czarna, dająca ochronę góra. Nie odzywa się ani słowem. Mama łapie mnie za rękę, chce mnie wyciągnąć za babci, broni się ze wszystkich sił, płacze, walczę. Nie połknę tego złota, ja nie chcę jęcze, ale dłoń mojej mamy. Jest jak z żelaza. Trzyma mnie bardzo mocno. Nagle słyszę dziwny trzask. A w ramieniu czuję jakby kopnięcie prądu, zaczynam płakać. Mama dopada mnie, ciągnie do siebie, nie bronię się, bardzo boli mnie ręka. Zwisa zupełnie wykrzywiona. Mama upuszcza łyżeczkę, złoto rozpryskuje się po podłodze i pachnie rybą. Mama zakrywa dłońmi twarz. Co ci się stało? Szepcze z przerażeniem. Moje dziecko, roma, tak mi przykro! Próbuję podnieść moje ramię do góry, ale ono znów opada. To boli. Ludzie w pokoju mówią głośno jeden przez drugiego, otaczają mnie, każdy chce zobaczyć moją rękę, podtrzymać moje ramię, obmacać mnie i dotknąć. Wtedy zjawia się tata i mnie ratuje. Bez słowa unosi mnie wysoko i niesie przez ciemną, śmierdzącą klatkę schodową na ulicę. Kładę głowę na jego ramieniu. Jestem zmęczona. Bardzo mnie boli. Stary doktor robi mi biały, twardy opatrunek wokół złamanej ręki. Teraz ból nie jest już tak silny. Jestem dumna z mojego opatrunku. W drodze powrotnej widzę, jak mężczyźni w czarnych oficerkach obcinają brodę staremu człowiekowi. Wrzeszczą przy tym, hałasują i się śmieją. Nie patrz tam. Szepce tata, trzyma mnie mocno i przyspiesza kroku. A ja po prostu muszę się odwrócić. Stary człowiek pełza po ziemi, a oni kopią go czarnymi butami na śmierć. Babcia wytłumaczyła mi, że rodzice sprzedali złoty pierścionek, aby załatwić dla mnie transwątroby i że oni chcą tylko mojego dobra. Nie mogę tego zrozumieć, ale już się nie gniewam na moją mamę. Z dumą opowiadam wszystkim ludziom o tym, że mi złamała rękę i pokazuje mój opatrunek. Moja mama tego nie lubi. Czy ona nadal jest na mnie zła? Już mnie nie zmusza, bym łykała żółtą maś, ale zmusza mnie, żebym jadła inne rzeczy. Mówi, żeby żyć, trzeba jeść. I nie rozumie, że ja nie mogę ciągle próbuje mnie karmić, nieustannie wpycha mi coś do buzi a ja regularnie to wypluwam to, że się ciągle dławię i jest mi niedobrze doprowadzają do rozpaczy, kiedy z zimna a ja ciągle drżę z zimna, chcę żebym jadła to jest nieustanna walka widzisz, trzęsiesz się cała, bo jesteś taka chudziutka i nic nie jesz, zjedz coś wreszcie, a wtedy będzie ci ciepło to jednak wcale nie jest prawda Jedząc czy nie, i tak drże zimna. Moja mama musi wyjść z domu, kiedy jest jeszcze ciemno. Gdy wraca z pracy jest późno, a ona jest bardzo zmęczona i zupełnie biała na twarzy. Raz zapytałam babcie, co ona robi przez cały dzień. Zamiata ulicę i czyści ubikację, odpowiedziała krótko. Często moja mama jest tak wykończona, że następnego ranka ledwo może wstać z łóżka. Tak jak ja trzęsie się z zimna, chociaż je. Mojego taty też nigdy nie ma. Babcia mówi, że pracuje w ekipie budowlanej, a potem milczy, i nie odpowiada więcej na moje pytania. Po prostu szyję dalej. Tylko tanie maszyny do szycia zawsze mnie uspokaja. Pewnego dnia jakiś człowiek przyprowadza mamę do domu już w południe, zasłabła w trakcie pracy i ma wysoką gorączkę, mówi lekarz. Pokazuje mu, jak dobrze goi się moja ręka, ale on się spieszy. Nie ma pan dla niej żadnego lekarstwa, woła za nim moja babcia. Nic już nie ma, odpowiada z goryczą. Musi mieć ciepło i proszę jej dawać dużo pić. Cieszę się, że mama ma gorączkę i że musi mieć ciepło, bo ja mogę położyć się razem z nią do łóżka i ograć się o jej ciepłe ciało. Rozkoszuję się żarem gorączki. Jest tu tak gorąco, jak przy piecu, a ja mam to gorąco wyłącznie dla siebie. Ten dzień jest całkiem inny. To szczególny dzień, mam urodziny. Kończę trzy lata. Przyjdą do mnie z wizytą dziadkowie i Irena. Nie znam ich. Tatę mamy widziałam tylko raz. Czasem mama mi o nich opowiada. Byłam wtedy jeszcze bardzo mała. To było w jego piekarni. Położono mnie do koszyka chlebowego, a ja widziałam nad sobą wielką czerwoną twarz z białą wijącą się brodą. Śmiał się i pachniał świeżym chlebem. W ręku trzymał złoty łańcuch ze świecącym, okrągłym, tykającym zegarkiem, którym kiwał przed moim nosem, a ja śledziłam jego ruchy wzrokiem. To moje najwcześniejsze wspomnienie. Teraz znów go widzę, tu, w Getcie. Jest kimś szczególnym. Widać od razu, że to elegancki mężczyzna. Wszyscy ci ludzie wokół nas wcale mu nie przeszkadzają. Są dla niego jak powietrze. Ma na sobie ciemny płaszcz z futrzanym kołnierzem i sztywny kapelusz, a w kieszące kamizelki swój zegarek. Siada na łóżku rodziców w naszym kącie i długo mi się przygląda, a potem wzdycha. Na pewno zauważył, że moje oczy są tak ciemne jak oczy taty, a nie takie jak ma Irena, która właśnie wchodzi do pokoju. Jaka ona jest piękna! Jej niebieskie oczy błyszczą jasno, jej jasne włosy są jak promienie słońca, na jasnych włosach ma niebieską czapeczkę. Babcia Anna wygląda surowo i poważnie. Ma wysoko zapiętą suknię z białym kołnierzykiem. Pod brodą nosi złotą broszkę z jakąś twarzą. Przy jej uszach kiwają się świecące kulki. Siwe włosy spięła wysoko w kok. Ręce ma złożone. Uśmiecha się do mnie, ale ja się odsuwam od niej troszkę. Chcę do mojej prawdziwej babci. Z ulgą widzę, że wraca do pokoju w towarzystwie moich rodziców. Wszyscy tu są. Podnoszą mnie wysoko i pokazują sobie. Dziadek nadal pachnie chlebem i tytoniem. Irena bierze mnie na ręce, a ja dotykam jej złotych włosów. Babcia Anna wyciąga z torby jakąś paczkę. Mogę ją sama rozpakować. Jest w niej przepiękna, miękka sukienka zrobiona na drutach. Jest biała i ma okrągły kołnierzyk wyhaftowany w malutkie niebieskie kwiatuszki. Moja mama ubiera mnie w nią. Jestem bardzo dumna i bardzo piękna w mojej nowej sukience. Myślę o tym, że oni mnie bardzo kochają. A może to nieprawda? Wszyscy patrzą na mnie tak smutno, marszczą czoła i szepczą cicho między sobą. Rozumiem tylko urywki zdań. Musimy, jutro rano o szóstej, wysiedlenie. Tylko dwie walizki, wysiedlenie, ciepła odzież. Ubierzcie się ciepło, mówi moja mama. Obejmuje Irenę. Nie idź, błaga. Nie możesz iść, Irusiu. Masz taki dobry wygląd jak aryjka. Nie, mówi Irena. Jej twarz jest jak z kamienia. Muszę iść z mamusią i tatusiem. Zostawcie ją tu! Ona ma dopiero 16 lat! Jest blondynką! Błaga moja mama babcie Annę. Nagle w jej oczach pojawiają się łzy. Czy złamie babci rękę? Babcia odwraca się i wstaje. Musimy iść, mówi cicho. Przyślemy wam wiadomość, gdy tylko dotrzemy na miejsce, na wieś. Dziadek wkłada swój sztywny kapelusz, kaszle. Jego oczy błyszczą. Mruga do mnie. Dziadkowi i Irena zostają jeszcze chwilkę. Nie dość długo bym mogła ich poznać. Już stoją w drzwiach. Widzę jeszcze blask kolczyków babci Anny, niebieską czapeczkę Ireny. Ona ma dopiero szesnaście lat! Krzyczy za nimi moja mama. A potem oni wychodzą w ciemność. Opuszczają moje życie. Już nigdy więcej nie miałam ich zobaczyć. Ja też chcę być blondynką jak Irena, mówię do mamy. Kiwa głową, znów ma łzy w oczach. Lepiej nie będę się więcej odzywać. Jest wieczór. Stoją w kuchni, wokół stołu i śpiewają. Ta pieśń nazywa się Kadisz i jest modlitwą za zmarłych. Nie rozumiem słów. Wszyscy mówią w obcym języku, ale czuję nieskończony smutek. Widzę szklane, nieruchome oczy ludzi. Rozpacz i ból tej pieśni omal mnie nie przygniatają. W pewnym momencie jestem zmęczona i zasypiam. Nagle mnie budzą. Podnoszą do góry i niosą do kuchni. Czuję, że chcą coś ze mną zrobić. Szukam oczami babci, ale jej tu nie ma. Na stole stoi miska, wlewają do niej obrzydliwie śmierdzącą ciecz z zielonej butelki. Trzymają mnie mocno, mam zanurzyć głowę w misce, bronię się, jęczę i wierzgam. Mój opór jest jednak bezcelowy. Wokół mnie jest tyle obcych dłoni, dłoni, które zmuszają mnie do robienia rzeczy, których robić nie chcę. Muszę mocno zacisnąć powieki, trzymać przed nimi ręcznik i zanurzyć głowę w tę ohydną ciecz. To szczypie w oczy a potem polewają moje włosy ciepłą wodą i wycierają je do sucha. Jeszcze ciągle pieką mnie oczy i skóra. Zastanawiam się, czy powinnam płakać, ale jest już chyba za późno. Zresztą i tak nie wolno mi płakać. W tym przepełnionym mieszkaniu jest zawsze zbyt głośno. Później mama wciska mi do ręki lusterko. Popatrz, jaka jesteś ładna, mówi. Teraz wyglądasz jak Irena. A potem znów płaczę. Spoglądam w lusterko. Jestem blondynką. Moje oczy pozostały jednak czarne. Żydzi muszą oddać futra brzmią głośniki. Babcia trzyma mnie za rękę. Stoimy na ulicy w długiej kolejce i czekamy. Pilnują nas mężczyźni w oficerkach Babcia ma pod pachą grube, brązowe, miękkie futro mojej mamy Które jest takie przyjemne w dotyku Mam nadzieję, że będę mogła zatrzymać mój piękny, czerwony płaszczyk Choć wcale nie jest tak ciepło jak futro mamy Na dworze jest lodowato z zimna, na ulicy leży góra płaszczy Na którą nieustannie padają płatki śniegu Tańczą w powietrzu i okrywają futra cienką, białą warstwą Mogę zatrzymać mój płaszczyk. Kiedy wracamy do domu jest prawie ciemno, a ja trzęsę się z zimna. Ona ma znów gorączkę, mruczy babcia. Mama bierze mnie na ręce, ma zupełnie czerwone oczy. Potrzebne nam są nowe kenkarty, nasze przestały być dobre. To bezcelowe, szepcze tata. Aryjska, kenkarta jest droższa niż złoto. Ciągle te same wyrazy, kenkarta, aryjski. Mama wytłumaczyła mi, że to po niemiecku, ale nie wyjaśniła, co znaczą te słowa. Ja jednak wiem, że te dwie rzeczy są potrzebne, aby przeżyć, a my ich nie mamy. Moja mama rozumie po niemiecku. Ja niemieckiego nienawidzę. W tym języku trzeba wrzeszczeć i jest w nim tylko kilka wyrazów. Halt! Los, schnell, komm mal her, aufstehen, aufmachen. Wszystkie te wyrazy oznaczają to samo. Strach. Wyglądam przez okno. Na ulicy stoją meble. Błyszczą od wilgoci. Pada od wielu dni. Babcia mówi, że jest wiosna. W naszym domu mieszka teraz jeszcze więcej ludzi, cztery zamiast trzy osoby na okno, powiedział tata do mamy. Dlaczego? Przecież i tak nikt nie wygląda przez okna. Ja też już przestałam. Teraz to jest zabronione pod karą śmierci. Teraz graniczymy z Aryjską stroną, więc mama wbiła mi do głowy, że ten, kto otworzy okno lub przez nie wyjrzy, zostanie zastrzelony przez Niemców. W tym ciemnym pokoju, w którym śpimy, mamy dwa okna. Moje łóżeczko z siatką zniknęło. Śpię z moimi rodzicami. W ten sposób jest też cieplej. Choć mam w ostatnim czasie coraz częściej wrażenie, że nie mogę złapać tchu, że się duszę. Pachnie słodkawo. Powietrze jest zastane i ciężkie. Maszyny do szycia też już nie ma. W miejscu pod oknem, w którym kiedyś stała, mieszkają teraz nowi ludzie. Śpią na podłodze. Tęsknię za uspokajającym terkotem maszyny. Babcia szyje teraz w rękach. Jej kościste palce są zwinne i szybkie. Szyje dla ludzi ubrania albo je ceruje. Dostajemy za to trochę chleba lub garść mąki. Siedzimy w ciemnej kuchni i czekamy. Jak zające w norze, babcia opowiadała mi raz o nich. To są małe, miękkie zwierzątka z długimi uszami, które potrafią bardzo szybko biegać, kiedy je ktoś ściga. A one najczęściej są ścigane. Wtedy błyskawicznie biegną do swych norek pod ziemią i są tam bezpieczne. Chciałabym kiedyś zobaczyć zająca. Teraz ciągle słyszę nowe niemieckie słowo. Ausiedlung. Nie wiem, co ono oznacza, a babcia nie chce mi tego wytłumaczyć. Wszyscy bez przerwy o tym rozmawiają. Kiedy o tym mówią, czuję ludzki strach. To słowo musi oznaczać coś strasznego. Mojego tatę widuję w tym czasie tylko rzadko, a moja mama zrobiła się szara na twarzy. Kiedy jest w domu, wpycha mi coś do buzi. Na nic innego nie ma czasu. Na szczęście mam moją babcię. Przyjdą po nas w nocy i nas zabiorą. Myślę o tym za każdym razem, kiedy na schodach słyszę oficerki, ochrypłe szczekanie psów i wrzeszczących mężczyzn. W takich razach bardzo szybko staje się niewidzialna. Czy mnie znajdą? Moje serce wali w ciemnościach, jest o wiele za głośne. na pewno je usłyszą. A jednak mnie nie znajdują. Tym razem nie. Walą do drzwi, krzyczą, kenkają, psy głośno dyszą. Zabierają tego grubego pana, który w nocy tak strasznie chrapie i też tę panią, która mi zanurzyła głowę w misce i bliźniaki z ostatniego piętra, które czasem widziałam na klatce schodowej. Mimo że się zagrzebałam pod kocem jak zajączek i wstrzymuję oddech, słyszę wszystko bardzo dokładnie. Łukanie i błagania kobiety, jęczące protesty grubego pana, szybkie szuranie jego stóp, podczas gdy spiesznie pakuje walizkę, bliźniaki cicho płaczą, a potem znikają. Już po wszystkim, myślę z ulgą. Nie znaleźli mnie. Chcę się przytulić do mojej mamy, ale ona jest napięta i sztywna ze strachu. Czy ona nie żyje? Skubię ją w ramię śpi teraz, Roma, szepcze. To jest taki zduszony szept, jak z jakiegoś tunelu lub głębokiej studni. Nie mam odwagi się odezwać, poruszyć, oddychać muszę spać, myślę a wtedy znów ich słyszę. To się jeszcze nie skończyło. Szukają dalej, w następnym domu I w następnym, i w następnym Ludzie krzyczą, psy szczekają Mężczyźni wrzeszczą Tak się dzieje przez całą noc W szarości poranka, w półśnie Słyszę na ulicy tupot nóg Który miesza się z wrzaskami Niemców Los, los, raus Wajta, sznel, sznel Dokąd oni wszyscy idą? Tyle jest tych stóp Małych i dużych Powoli tupot oddala się Szczekanie psów i wrzaski stają się cichsze, a w końcu milkną. Może znów przyjdą i mnie zabiorą? To się nie skończyło. To dopiero początek. Stoję razem z innymi na wielkim placu i czekam. Nie wiem, czy jest zimno, czy gorąco. Nie ma już żadnej różnicy. Mam na sobie mój czerwony płaszczyk. Wzięłam też moją małą walizkę. W walizce jest ta piękna włóczkowa sukienka, którą dostałam na urodziny. Jest już dla mnie o wiele za mała. W walizce jest też jeszcze para pończoch. Reszty zapomniałam, nie mieliśmy czasu, by się spakować. Wszyscy niosą ciężkie walizy i tobołki i wszyscy mają na sobie płaszcze, a na głowach czapki i kapelusze. Wygląda to tak, jakbyśmy mieli odbyć jakąś podróż, tylko dokąd my pojedziemy? Nikt nie ma odwagi zapytać o to mężczyzn w oficerkach. Kontrolują papiery, sortują ludzi. Nikt z nas nie wie, na co czekamy i co się z nami stanie. To może trwać sekundę albo godziny wieczność. Czasem ktoś stara się uciec. Ten, kto tego próbuje, zaraz jest martwy. Wyciągają z tłumu grupki kobiet i dzieci moja ciocia dziunia też tam jest. Nagle biegnie w poprzek placu, chce im umknąć, strzały przecinają powietrze, a ona upada. Tuż koło mnie zgubiła jeden but. Kilku ludzi ciągnie ją i kładzie na brzegu ulicy przy innych trupach. Ściskam dłoń mojej babci. Ona ściska moją rączkę. To jest ostatnia rzecz, jaką jeszcze potrafię czuć. Milczymy i nie ruszamy się. Jeśli ktoś krzyczy, płacze lub wydaje z siebie jakikolwiek dźwięk, też zostaje zabity. Nie chcę, żeby do mnie strzelano. Teraz na plac wjeżdżają ciężarówki. Zdenerwowanie ogarnia nas jak nagły powiew wiatru. Wielu ludzi wyrywa się, biegnie do ciężarówek, inni pędzeni są do nich pałkami. Moja babcia trzyma mnie bardzo mocno. Ludzie są ładowani na wielkie samochody. Mężczyźni w oficerkach popędzają ich pałkami i biciem. Psy chwytają zębami ich pięty. Na ciężarówkach niektórzy bronią swego miejsca łokciami i pięściami, kopią tych, którzy chcą się jeszcze wspiąć. Są tacy, którym się to nie udaje, więc upadają. Inni porzucają po prostu wszystko, jeszcze inni zostają pogrzebani pod swym ciężkim bagażem i natychmiast są zabijani. Obok mnie leżą na ziemi trupy, a ja widzę, jak z ich ciał sączy się czerwona krew i barwi biały śnieg. A może to wcale nie jest śnieg, tylko kurz? Nie ma już żadnej różnicy. Krew płynie strumieniami po bruku. Wszędzie leżą rozwalone paczki, walizki, torby, oprawione w aksamit książki. Wrzaski i krzyki zlewają się w jeden przerażający dźwięk. Patrzę w martwe oczy ludzi, którzy leżą obok mnie. Są jak ze szkła, szeroko otwarte, zgasłe. A jednak spoglądają na mnie z takim błaganiem. Zamykam powieki, by nie musieć patrzeć w oczy tych trupów. Znów próbuję stać się niewidzialna, i to mi się udaje. Teraz jestem bardzo daleko, i nic już nie jest w stanie mnie dosięgnąć. Wszyscy muszą na ulicę, krzyczą ludzie, chwytają cokolwiek i biegną po schodach w dół. Chcę biec za nimi, ale babcia nie rusza się z miejsca. Siedzi spokojnie na swym krześle i szyje. Słyszę buty na korytarzu, szczekanie psów. Idą na górę, do naszego mieszkania. Zamieram ze strachu, babcia wstaje, chwyta mnie i wpycha pod stół, a potem staję przed tym stołem, jakbym nie chciała ochronić. Wszystko dzieje się bardzo szybko. Drzwi zostają otwarte. Widzę czarne, błyszczące oficerki. I małe stopy mojej babci w szarych pantoflach, które ze wszystkich sił wpierają się w podłogę, a mimo to zostają porwane, jakby były dwiema suchymi gałązkami podczas burzy. Słyszę, jak moja babcia broni się i z rozpaczą woła o pomoc. Jeszcze nigdy nie słyszałam babci krzyczącej. Jej krzyk jest najstraszniejszym dźwiękiem, jaki do tej pory słyszałam i jaki kiedykolwiek jeszcze usłyszę. Moje serce rozpada się od niego na kawałki. Chcę wyjść z pod stołu i ją zatrzymać. Ale tuż obok mnie jest ta czarna, dysząca psia morda z ostrymi zębami, która zagradza mi drogę do mojej babci. Kapią z niej na brudną podłogę nitki śliny, dlatego zostaję pod stołem, schowana jak zajączek i zatykam sobie uszy, by nie słyszeć krzyków babci, gdy mężczyźni ją wynoszą i zrzucają ze schodów. Kiedy, kilka godzin później, wraca do domu mój tata, nadal tkwie pod tym stołem. Obok mnie stoi puste krzesło z kolorową poduszką, na którym zawsze siedziała babcia. Tata szuka mnie wzrokiem, dostrzega pod stołem, widzi puste krzesło. Wiem, że on wszystko wie. Siada koło mnie na podłodze. Trzyma się za głowę obiema rękami, kiwa milcząco tam i z powrotem. Chcę mu wszystko opowiedzieć, ale nie mogę mówić. Nie mogę wydobyć z siebie głosu. Nie chcę nigdy więcej opuszczać mej kryjówki pod stołem, zostanę w niej na zawsze. Później tata siedzi na brzegu łóżka i nadal kiwa się w milczeniu. Jest podobny do tych dzieci, które widziałam siedzące na krawężnikach. One też się tak kiwają. Do domu wraca mama. Na widok taty upuszcza torebkę, siada koło niego, obejmują się bez słowa. Chciałabym usiąść koło nich, chciałabym, żeby ktoś mnie objął, ale nie mogę wyjść z mojej kryjówki. Za moimi plecami, tam gdzie kiedyś stała maszyna do szycia, ktoś płacze. Całą noc spędzam pod stołem, zamykam oczy, ale moje uszy wszystko słyszą. Mężczyźni w czarnych butach krążą i zabierają coraz więcej ludzi. O świcie, przez ulicę jadą ciężkie auta. Sabina, młodsza siostra mojej mamy, Wpada do nas na chwilę. Rominka, mówi do mnie, Rominka, stałaś się piękną dziewczynką. A ja myślę, że to Sabina jest piękna. Tak miło się śmieje, ma wesołe oczy, a nie takie smutne, jak moja mama. Wokół swych ciemnych włosów zawiązała kolorową chusteczkę. Że też zawsze ci się udaje tak dobrze wyglądać, mówi moja mama z podziwem. Sabina zarabia pieniądze, handluje czymś. Masz taki prawdziwy sklep? Pytam ciekawie. Śmieje się i stuka w małą walizeczkę, w kratkę, którą ma przy sobie. To jest mój sklep. Tak bardzo bym chciała zobaczyć, co jest w tej walizce, ale ona jej nie otwiera. Tylko bądź ostrożna ostrzega ją moja mama z niepokojem. Sabina nie boi się jednak o siebie. Boi się o swego męża, inżyniera Krautwirta, który jako jeden z pierwszych musiał już wiele miesięcy temu iść do obozu. Co się dzieje z Krautwirtem? Co się stanie z Krautwirtem? Mówią o nim zawsze po nazwisku. Nie mogę żyć bez Krautwirta, szepcze Sabina i kładzie głowę na ramieniu mamy, ale zaraz potem znów się uśmiecha, obejmuje mnie, ściska, całuje i kręci mną młynka w powietrzu. Ruminka woła, moja mała, słodka ruminka. Czekaj tylko, jeśli tak dalej będzie mężczyźni leżeć, będą ci u stóp. Kiedy się zastanawiam nad tym, co Sabina ma na myśli i czy chodzi jej może o tych martwych ludzi, którzy leżeli tuż obok mnie w śniegu, moja mama mówi smutno. Ona jest jak skóra zdjęta z ciebie. A potem odprowadza Sabinę do drzwi. Uważaj, Mówi i całuje ją na pożegnanie. Strach staje się każdego dnia coraz gorszy. I krzyk. Żaden człowiek nie mówi już normalnie. Albo krzyczą, albo płaczą, albo szepczą. Jeśli musimy wyjść na ulicę, skradamy się jak szare, wątłe zwierzęta. Ciągle kogoś zabierają i zabijają. Wszyscy mówią o tym, kto pójdzie następny. Tym następnym. Może być każdy z nas. Wszyscy szepczą i szemrzą. Są tylko krótkie wiadomości, pogłoski, jakieś przedmioty, karteczki, które ktoś komuś wcisnął do ręki. Moja mama nie chodzi już do pracy. Ukrywa się w domu i pilnuje mnie. Któregoś dnia na ulicy poniewiera się walizka w kratkę, która należała do Sabiny. Jest pusta, a kiedyś. Ktoś przychodzi do nas i daje mojemu tacie złoty pierścionek. Często w kuchni zjawia się jakiś człowiek i przynosi worek kartofli albo jedną czy dwie główki kapusty i mój tata daje mu za to pierścionek. Ale tym razem to tata dostał pierścionek i nie daje temu mężczyźnie nic w zamian. Obejmuję go i siada razem z nim na łóżku. Wychodzę spod stołu. Twarz mojego taty jest biała jak kreda, a on sam wygląda jak stary człowiek. Pierścionek leży na stole, ma czerwony kamień, w którym wyryte są jakieś połączone ze sobą znaki. Chcę go włożyć tacie na palec. Zmęczony pozwala mi na to. Przygląda się swej dłoni z pierścionkiem. Jest piękny, mówię. To pierścionek Benia, odpowiada tata. Jego głos brzmi tak, jakby dochodził z daleka. Daleka. To sygnet mojego brata. Zabierają dzieci. Nie wolno ich wziąć ze sobą, szepcze tata. Musimy w jakiś sposób wynieść Romę, zanim będzie za późno. Jak zawsze siedzę pod stołem. Znów chciałabym nie mieć uszu. Wszystko, co słyszę, budzi we mnie strach. Myślę sobie o tym, że pewnie zające, które mają takie wielkie uszy, czują się podobnie. One też wszystko słyszą. Dorośli ciągle rozmawiają. Ich rozmowy kręcą się wokół papierów, dokumentów, kenkart, wysiedlenia, transportów, ukrycia kto pójdzie najpierw ty, najpierw ja albo wolimy umrzeć razem. Ciągle na nowo powtarzam cicho to zdanie: chcemy umrzeć razem umrzeć, umrzeć, umrzeć. Zastanawiają się nad tym, co mają zrobić z dziećmi. Czy w ogóle można je zatrzymać? Całe rodziny popełniają samobójstwa, chcą umrzeć razem, mówi moja mama gwałtownie. Praktycznie rzecz biorąc, nie ma już trucizny, niemal nie sposób dostać cyjanku. Cyjanek, mówię do siebie cicho. To ładne słowo. Roman jest już na zewnątrz, mówi tata cicho, ale stanowczo. Przecież w murze jest dziura, a ona jest teraz blondynką. To się musi udać za pomocą środka nasennego. Uciekaj, mówi mój wewnętrzny głos. Znów mają wobec ciebie jakieś zamiary, ratuj się, ukryj się szybko. Ale dokąd mam biec? Przecież ja już jestem w kryjówce, w jedynej kryjówce, jaką znam. Wiem, że nie jestem tu bezpieczna, ale nie mam wyboru. Bezpieczeństwo nie istnieje. Potem mi tłumaczą. Ktoś wyniesie cię z getta, mówią. Będziesz u dobrych ludzi i przeżyjesz. Dają mi coś do picia i pakują do walizki. Wpadam w panikę, walczę o życie, drapię, kopię, biję, gryzę, tylko krzyczeć nie mogę. Moje usta są suche, jakby były zaklejone, a moje powieki są ciężkie jak ołów. Wiem, że się w tej walizce uduszę. Przecież już i tak od dawna nie mogę złapać tchu. Dusi mnie strach. Ona się udusi, woła moja mama z rozpaczą. Słyszę jej głos, stłumiony przez klapę walizki. Wokół mnie jest całkiem ciemno, czarno, ciasno, nie mogę się poruszyć, nie mogę oddychać, jestem w pułapce, duszę się. Czas się zatrzymał, moje serce przestało bić. Trwa to całe wieki, a potem walizka zostaje otwarta. Zalewa mnie światło, mrugam powiekami, nabieram głęboko powietrza. Gdzie jestem, czy już nie żyję? Moja mama przyciąga mnie do siebie, przytula, pokrywa moją twarz pocałunkami, jest cała mokra od łez. Nie mogę! krzyczy co chwila. Dawid, ja tego po prostu nie mogę.